Biblioteka to jest w ogóle świat moich marzeń i snów, ponieważ chyba moim światem zawsze był świat ciszy i skupienia. Tam mi nic nie groziło, tam mogłam sobie wyobrażać to wszystko, co zapisane jest w tych czarnych literkach na białym tle. I tam byłam szczęśliwa. No w tej bibliotece siedzieli tacy ludzie z oczami nieprzytomnymi. Każdy był zanurzony w swoim świecie. Myślę, że nie jeden raz mógł się ktoś i w takiej bibliotece zakochać, nie tylko jako instytucji, ale człowiek, który tam siedział i czytał. Z Uniwersytetu Warszawskiego wyniosłam wielką pokorę i wielką świadomość tego, jak niewiele wiem. Dlatego, że dopiero człowiek, który coś tam przeczytał, czegoś tam się dowiedział, o czymś usłyszał, może zdawać sobie sprawę z tego, jak wielkiej ilości rzeczy jeszcze nie tknął. Nazywam się Magda Umer i jestem z UW.